To jest to taki, taka wędrówka, ponieważ w sierpniu, w końcu sierpnia z kolei spotkamy się w czułym w Krakowie. Także jest to jakby spełnienie takiego marzenia, że jest wymiana pomiędzy Warszawą a Krakowem, Krakowem a Warszawą, chociaż podobno jest to bardzo trudne, ale nam się chyba udało dość łatwo porozumieć i zorganizować wystawę. Takie przynajmniej ja miałem wrażenie. Nie trwało długo, a myślę, że efekt tej współpracy jest mi się bardzo podobny i może to jest bardzo owocna współpraca, chociaż brzmi to zbyt szablonowo. Oddaję mikrofon, jak pobiegnę na górę, będę ściszał troszeczkę ten kanał. Trochę za głośno. Chciałem powitać Państwa bardzo serdecznie. Miło mi, że w tak zacnym gronie, którzy się znajduje w tym miejscu, o którym tylko słyszałem, a później pochowie zawsze i tutaj wielkie dzięki szefowi, który właśnie powiedział, że przyciszę się mikrofon. Proszę Państwa, to jest zebrane w ciągu bardzo krótkiego czasu z archiwum trochę zdjęć. I teraz proszę bliżej na mikrofon. Bliżej. Tak. Dobrze? To zebrałem to po prostu, co mi się zdarzyło sfotografować w ciągu tych 50 czy tych więcej lat. Bo to jest od 57 najstarsze zdjęcia chyba i no już z zeszłego roku ostatnie. Słowem Nożek chyba najstarszy i Bela Czajka Stachowicz. Sanka, ale bardzo interesująca kobieta była życiowiec, jest nadzwyczajny, ale to chyba będzie może jakieś spotkanie osobno poświęcone tym opowieściom o tych ludziach, bo za każdym razem właściwie jak to dochodziło do spotkania, do fotografii, to była osobna, właściwie dość emocjonalnie dla mnie istotna rzecz, bo musiałem się w jakiś sposób spełnić to, co on oczekiwał i co ja starałem się przemycić na tym zdjęciu. Także cóż, chyba tyle. Myślę i zachęcam do... Jeśli by były jakieś pytania odnośnie, nie wiem, czy zdjęć, czy samych tych autorów fotografowanych, to służę sobą. Z jakich lat są te zdjęcia? Od 1957 do 2012. Także to było robione w różnych sytuacjach dla przekroju częściowo, a częściowo dla Związku Literatów Polskich, a częściowo to w ogóle na jakichś różnych okazji bardzo. Czy z tych zdjęć są osoby, które odeszły już? Większość. Ja myślę, że to jakieś 80. Ale żyją jeszcze. Właściwie ja to nazywam apel poległych. Jeszcze żyją. Pamięci. Książkowej. To już koniec. Ona mnie już wypucha. Wojtek je fotografował, jak był małym chłopcem. Dziękuję panu. Państwu bardzo jeszcze raz. Przepraszam, przy fotografowaniu to była taka intuicja, że ci ludzie będą potem jakby z pierwszych stron gazet? Czy już wiadomo było, że oni są, że oni nie, są ważni dla jakichś innych? To było na ogół z jakimś ukierunkowaniem, wie pani. To było po to, żeby... Albo do artykułów. A także sporo było zamówieniem ogólnym w Związku Literatów Polskich, oddziału krakowskiego. Oni chcieli sobie zrobić taką inwentaryzację, powiedzmy. Ja się z nimi umawiałem za każdym razem, z każdym osobą. I proponowałem, słusznie. To się działo bardzo różnie. I stąd to... Znaczy na ogół ja wolałem fotografować u nich, w ich domu, bo to trzeba. Bo to zawsze jest lekko. Dla mnie jest zaskoczenie, to zawsze na korzyść. Natomiast na przykład
panią Szymborską robię u siebie w domu, bo powiedziała, że nie, że ona przyjdzie, gdzie należy, ale nie chciała się zgodzić. Ja ciągle kończę i nie mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Osobisty wywiad, geniusz panem. Właśnie, weź dwa słowa za mnie. Zadaj pytanie i wiesz.